wygodne i komfortowe krzesło wędkarskie to obok dobrego wędziska i kołowrotka jedno z najważniejszych rzeczy w ekwipunku każdego wędkarza. Trudno wyobrazić sobie kilkugodzinną zasiadkę bez wygodnego fotela. Firma Browning dla wędkarzy łowiących metodą odległościową i federową przygotowała specjalne siedzisko. Za chwilę zaprezentuję, jak ono wygląda, jakie ma funkcje. Krzesełko mamy już rozłożone. Jedną z najważniejszych rzeczy w budowie krzesełka jest jego konstrukcja, która opiera się na aluminiowych profilach, które są bardzo lekkie, co przekłada się na niską wagę transportową. Dodatkowo profile zostały pobalowane matową farbą, bardzo miłą w dotyku. Firma Browning zadbała także o wygodę, no, która jest przy fotelu najważniejsza. I tak oto oparcie zostało zrobione z materiału, w którym wewnątrz znajduje się miękka gąbka. Oparcie fotela jest regulowane za pomocą dwóch znajdujących się po obu stronach nakrętek. Fotel Browning charakteryzują cztery niezależne nóżki, które zakończone są bardzo szeroką stopą, po to aby na miękkim podłożu nie zatapiały się. Na głównym profilu, który znajduje się z tyłu fotela, jest zamocowana na stałe poziomica, dzięki której idealnie sobie fotel wypoziomujemy już nad wodą. Z tyłu też na tym profilu znajduje się rączka wyścielana bardzo przyjemną i miękką gąbką. Jeśli jednak ktoś woli nosić krzesło na ramieniu, firma Browning zapewniła specjalny pasek, który również został wyścielany specjalną osłoną, po to abyśmy komfortowo i wygodnie przenosili, transportowali krzesło na łowisko. Pod siedziskiem znajduje się ukryty płytki schowek na różne drobne akcesoria. Co ciekawe, schowek otwiera się z dwóch stron. Jeśli otwieramy jedną ze stron, to druga strona działa jako zawiasy. Całość komfortowego fotela marki Browning dopełnia pokrowiec, który jest bardzo wygodny i co najważniejsze wodoodporny. Dodatkowo został wyposażony w rączki do przeniesienia rękoma oraz regulowany pasek z ochraniaczem do przenoszenia na ramieniu.